Hej, witam wszystkich serdecznie, znowu w Last Kingdom i tak, ostatnio tutaj zaczęłam w końcu bogacić się na Islandii, ponieważ mogę teraz kupców tutaj porozstawiać i oni dosyć sporo dla mnie zarabiają, nawet bardzo sporo. Tak więc tutaj na pewno dalej handel będę rozwijała i bogaciła sobie to terytorium, a tymczasem cóż, na tutaj Wyspach Brytyjskich trzeba dalej walczyć z Wikingami, z innymi frakcjami również, tak więc cóż, na początek nasz Artgal tutaj załaduje się na statek. I popłynie na ratunek tutaj. Trzeba tych pokonać. A czy ja was potrzebuję? Tak niekoniecznie. Ja sobie poradzę moimi głównymi siłami. Zapiszmy sobie grę tylko. I tutaj ruszamy w bój. Kolejny. Chciałbym troszkę czystszą pogodę, może być. I oni są na górce. Żeby tam tylko gdzieś nie wiadomo gdzie się rozstawili. Oby, mam nadzieję. Dobra. Zobaczymy jak będzie. Ja chyba tutaj się rozstawię, bo tak to przez ten dojek będę szła i to bez sensu jest. Tak więc poproszę was tutaj. Moją piękną armię. Dobra. To posiłki, zasady. One chyba nie wejdą teraz na mapę, bo ja mam full oddziałów. Dobra. Wyjdzie się tu. Wy wszyscy idziecie tu. I mam nadzieję, że nie wejdą wyżej. Proszę, nie róbcie mi tego. To rozstawienie wydziwalu jest czasem tak niewidoczne. Ech. Nie, dobra, nie poszli nie wiadomo gdzie, w porządku. Tak więc czeka nas tylko systematyczne ich wybicie. Powinno się udać. Bez większych kłopotów. Hello. Troszkę irytujące te najazdy wikingów, bo jeszcze nie mam takiego Powinnam ogólnie trzymać całą jedną flagę gdzieś na tyłach, to właśnie do obrony przeciwko wikingom. Jednakże nie mam ku temu obecnie sił, tak więc... tutaj... No muszę sobie tak radzić, że będę cofała jedną armię na tyły. Po prostu za jakiś czas. Northumbria trzeba też szybko pokonać, żeby w ogóle pozbyć się tego przeciwnika. Żeby ona mi nie przeszkadzała więcej. Dobra, wy wejdziecie tu sobie. Świetnie. No nie, cofają się. Nie wchodźcie na górkę, proszę. Czy ja tędy mogę wejść? Chyba mogę. Wygląda tak, jakbym mogła. No to... Skoro zamierzasz mnie denerwować, to tak zrobię. Jak mi gra pozwoli. Moment, to jest granica mapy. Chyba. Tak, to jest granica mapy. No i tak przejdę. Chcę po prostu... Dobra, pojedyncze oddziały. Tak kupą pójdziemy strasznie. Ale trudno. Dobra, idę tak jak chcę. Żeby szli. Nie chcę się z nim po prostu tak naokoło, tylko tędy sobie wyjdziemy. Będzie trochę szybciej. Pa.
Mogłoby być to troszkę szybsze, tak minimalnie. Choć i tak, tyle, że nie warto, to przyspieszenie działa jako tako, bo w tych, w nowych Total Warach przyspieszenie potrafi w ogóle nie działać czasem, nie wiadomo czemu. Nawet jeśli sprzęt ma się dobry i teoretycznie powinno to działać bez problemu, to w nowych Total Warach potrafi to działać także w ogóle. Dobra, to ja będę musiał się gdzieś tutaj rozstawić. Mniej więcej. Oni mają strzelców? Mają. No dobra. Mam nadzieję, że tylko, że się nie cofną i będą walczyć rzeczywiście ze mną. Byłoby mi smutno, jakby wikingowie stwierdzili, że się boją Szkotów i by uciekali przede mną przez całą mapę. Dobra, niech oni się rozmieszczą i wtedy będę dalej nacierała. A nie muszę, że się zepsuli się trochę. Nie, dobra, nie, naprawiają się. Ej, idą na nas. Chyba. Nienawidzę wal w górach w Medivalu. Autentycznie. Nienawidzę tego. Dobra, idźcie tu. Idźcie gdzieś tu. Idźcie tu. Idźcie tu. Tutaj. Dobrze. Tutaj. Tyle przodziewu mogę zostać z tyłu. Kawaleria gdzieś niech tu się przyniesie. Szybko. Choć dobra. Weźmy to oddział bliżej troszkę. Że w razie czego mogę pomóc. No i dobra. Biegiem wszyscy. Na pozycję. I zaczynamy od ataku tutaj, na tych strzelców. Moi wojownicy tutaj... Szkocni się rozstawią tutaj, tak? Mniej więcej. Hello? Gdzie moje włócznie z tej flanki są? Tutaj dopiero. Dobra. Dołączyć do nich. Tutaj, tutaj, tutaj. Tu przejść. Wydaje mi się, że część ich jednostek się kryje w lasach może, chyba. Jak to wygląda trochę? Tu w ogóle można się ukryć? Nie jestem pewna. Wy tutaj. Mur tarcz. I atakować. Wy też mur tarcz. Wy też mur tarcz. Zatakać tych. Wyflankować. Wy tutaj dołączyć. To oddziały, które się przemieszczą. Ci spać na tych. O, ci się ruszą.
Myślę, że wygrywamy bitwę. To tylko grupka jakichś wikingów. Tu zaatakować. Tu zaatakować. Tu wbiec. Tu wbiec. O, wy szybciej trochę tutaj poproszę was. Okrążać ich. I też okrążać. Atakować w plecy im. Już się zaczęli łamać. Dobrze, napierać. Nie odpuszczać teraz. Zmierz ich szyki. Ej, ej, wy tutaj, tu. Tu atakować. Tutaj. Ci się złamali już, ale walczą do śmierci. Niech walczą. Wy tutaj, poproszę was. A te huskarlowie są. W sumie chyba najsilniejszy oddział. Ci zostaną wrażnięci, dobrze. By napierać tu, by otoczyć ich do końca. W sumie uderzyć tu, murtarcz. Wy też murtarcz, uderzyć tutaj. Idzie w porządku całkiem. Tutaj wy już przygotowali się do pogoni. Otoczeni halami się mocno trzymają i przeżynają się przez moich trochę. Ci tu zaatakowali. Zastanawiam się, czy prowadzić te najmocniejsze oddziały do walki. Aczkolwiek... nie wiem. Może... w sumie tutaj mnie oflankowali trochę. Dobra, żeby ci padli już, bo ich mało zostało. Chyba atakować już tutaj, my też. By wybić ich. Liu, pokonajcie ich w końcu. Ile można? Się wyrwać próbuję, dobra. Rozgrupujemy nasze siły. By tu atakować. Tkać tu. Nie wiem, teraz chodzi o ten. Ła, 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 ła. Wesprzeć ich tu. Tkać tu, flankować ich. Ja za nich pogonić za tymi. No trochę strat będę miała, bo jednak walczę z wikingami, ale powinnam ich pokonać. Ten ich dowódca mnie trochę niepokoi. A, ci uciekają, uciekają. Ci wyłapani pogoń za tymi teraz. Zaatakować dowódcę. Tak, wszyscy uderzyli na dowódcę. To ich można olać, tak w sumie. Ty się zajmij nimi. Tak patrzę, czy oni jednak nie postanowili wrócić, bo czasem wracają do walki w takich głupich momentach i mi atakują kawalerię, która ich goni. Ale nie, dobra, w porządku. Łamią się dalej, świetnie. Mierzyć, mierzyć ich.
Dobrze komputer zrobił, że się cofnął tutaj na wzgórze, aczkolwiek źle zrobił, że ten, że jednak rozstawił się dalej tak, że mogłem go podejść. Tutaj wyłapać jego oddziały w sumie. Tych cztery zostało, tymi się zająć teraz. Jest ten oddział, niestety straciłem właśnie. Dobra, weźcie, cofnijcie już, nie ma sensu walczyć. Dalej. Do generała trzeba im pokonać. Cholerę, może go zajdę po prostu. To może nie być taki głupi pomysł nawet. Tak mi się wydaje przynajmniej. Tak, uderzyć tu, w to miejsce, jazdą. Wy się zajmijcie nimi. O, ci będą się bronić długo. Z pewnością. Tu, tych atakować. Wszyscy atakować tych. No, będą się bronić mocno. Dobra. To mi zgnieśli flankę, niestety. Ale wyratowałem ludzi z tego działu w miarę. Dobra. Ci uciekają już. Cofnąć się. By tutaj bardziej przebiec, trzeba otoczyć tego generała i go zabić. O, ci uciekają. Napiera się na nich w takim razie. Tutaj ty możesz dołączyć się do opania ich. Mighty Lord above, we have captured the enemy general. That will teach the cowardly dog to turn tail and run. Dobra, już po bitwie właściwie. Kontynuujemy. Chcę ich wyłapać wszystkich. W miarę możliwości. No dobra, poszło. Całkiem nieźle, w sumie walczyłem z Wikingami, więc tych 500 straconych to nie jest taka aż zaskakująca liczba. Tylko że teraz mam parę tur opóźnioną ekspansję dalszą, ponieważ będę musiała przeszkodzić te oddziały w tutaj Air. Niestety. No dobra, przynajmniej żadnego działu chyba nie straciłam. Nie, wszystkie mam. Dobrze, tak więc będę musiał je teraz uzupełnić. Przynajmniej tutaj ja dopinałam zagrożenie od mojego terytorium. Co bym mogła tutaj zbudować? Więcej szpiegów będę miała. Właśnie, czy mogę kolejnego szpiega zwerbować? Mogę kolejnego szpiega zwerbować. Mój obecny szpieg jest tutaj, to mój szpieg sobie pójdzie tu. Sporo was tu. Dobra, ta osada w pierwszej kolejności, bo to jest duże, rozwinięte miasto, jak widzę. No to jest na poziomie mojego Air, tak więc będę chciała to zająć. Tak, w pierwszej kolejności i zrobię sobie tutaj przyczółek do dalszej ekspansji. W ogóle jak tutaj z kulturą dobrze jest, tak więc wiesz co, już niech moi bardowie już pójdą tutaj. Czemu nie mogą tu wejść? Dobra. Gdzie są pozostali? Bart, idź tu. Bart, idź tu. Dobra, trzeba nawrócić tam tutaj prowincję. Nawrócić, wprowadzić kulturę naszą.
Tutaj widzę, że to jeszcze nie padło. Tutaj w ogóle się wojska jakieś zbliżają. Niedobrze. Wy... Tu wracacie? Okej. Okay. Tych aż tutaj na przeszkolenie poproszę. I powiedzmy kolejny oddział tych. Niech będzie. Albo tych. Dobra. Nie będzie trzeba zgromadzić armii i uderzyć tutaj na... Tutaj Dunholm. Niedługo. Czeka nas dużo, dużo pracy. Tak, ty za turę dotrzesz do punktu handlowego. Tutaj potrzebuję kolejnego kupca, bo jeszcze mam jeden punkt do zajęcia handlowy. No i dobra, koniec tury. Leju! Idź! Czynnie nielojalny, nie chcę cię. Mogę to zbudować? Albo nie budować tego? Czemu tu mam niezadowolenie? Irytujące to jest. Zasnął, posiadam jakąś jednostkę garnizonową. Poślijmy tych chłopów tutaj. Niech to się nie buntuje. Bo ja chcę, żeby to się rozwinęło, a nie zbuntowało. Idziesz tu. Ty idziesz tutaj. Kiedy to mi się rozwinie? Niedługo. Kiedyś, w przyszłości. Na pewno. Ojej, dobra. Tutaj. Tutaj. Ta jednostka tu. Ta również. W tej chwili stąd wychodzisz, ponieważ ta armia wymaga przeszkolenia. Gruntownego. Wszystkich jednostek, właściwie. Które to potrwa. W sumie... maksymalnie ile was jest w oddziale? Co 50. Tych mogę z tym połączyć. Dobra. Okej, trochę lepiej to wygląda. W kolejce przeszkolenia. Pam param pam pam. Dobra, ty zarabiasz już, świetnie. Tutaj mają kolejne dwa te oddziały. No i za to zbiorę armię, która uderzy na tą osadę, na Dunholm. Trzeba ją zdobyć. Odparli wikingów. Okej. Okay. Tak więc spokojnie mogę uderzyć tam. Czy coś jeszcze do zrobienia mam? Moje stolice na przykład. Handel. Niech będzie. Tutaj muszę tą osadę rozwinąć. Troszkę na zaniedbuję tak w ogóle. Ile to... sporo małe przychody. Znaczy sporo kosztuje małe przychody, tak więc niekoniecznie farmy mogę zbudować. Tutaj. Żeby to też rozwinąć na kolejny poziom już. 30 tysięcy potrzebujesz na kolejny poziom rozwoju. Tymczasem dosyć powoli mi się to rozwija, na to mi się zaczęło cofać. I dobrze, będę musiał to ogarnąć. Nawet teraz przydałoby się, żebym zaczął to ogarniać. Co mogę zbudować w tej kwestii? Zdrowie publiczne? Why not? Zapomniałem oczywiście o bardach. Znaczy, nie oczywiście, bo zazwyczaj zapominam o kupca, teraz zapomniałem o bardach, więc trochę inaczej. Będziesz znowu napadli kogoś. Jej. Bardzo wesoły lud. Atakuje kogo, kogo popadnie. Wait, przed chwilą mogłam, o, dobra. Tutaj... Zrobimy to. Weir. Przestań się na mnie burzyć, jak miło. Zbudujmy to. Tutaj to niech będzie. Wy tutaj. No i co? Tutaj dalej przeszkolenie oczywiście. Jeszcze trochę to zajmie.
A tutaj zbieramy armię tutajszego króla. Co nadaje honorowego. Czy wszyscy mają iść, którzy tutaj są? Chyba, że tego nie potrzebuję. Trzech pójdzie generałów. Oddział szlachty. Oddział toporników. Ogólnie wydaje mi się, że ta armia będzie stosunkowo słaba jak na tutaj. W stosunku do tej, którą tutaj mam. A ta armia w sumie będzie bardziej się narażała, bo ona idzie na tutaj w pobliżu stolicy wroga. No dobra. Myślę, że i tak dadzą radę. Ile to będzie? 5? 7? Dobra. Czyli was. I was. I te siły idą tu. Te przekazują do obrony tej osady. W ogóle zrekrutujemy tutaj kolejne oddziały, żeby to się jakoś broniło. Dobrze. W Dumfries no, przydałby mi się do rozwoju, więc budujemy to na początek sobie. To mi się rozwija dalej. Trzeba szybko dotrzeć do kolejnego poziomu rozwoju tą osadą. Tak samo. Jeju. Odpowiedni książę, walczący uczciwy, lojalny, biurokrata, ambitny dowódca, bierzemy cię. Gdzieś się pojawił, by... Inbirhis. Wait, gdzie to było? A, to moja stolica. Przepraszam, ale ja nie mogę wspominać tych nazw tutaj, jakie mam, tak szczerze mówiąc. Autentycznie. Ja w przypadku tutaj szkockich nazw nie potrafię wspominać tych miast, które jak się nazywa. Dobra, zbudujemy sobie to. Tutaj... Coś dalej do rozwoju pola przede wszystkim, na początek. Dobra, tu już się cieszą. To już przydałoby się jeszcze jednostkę garnizonową posłać. Idźcie wy. Zaczynasz tu handlować. Ładnie zarabiają, dobrze. Kurczę, jak ja jeszcze zbuduję tutaj kopalnię złota, to już w ogóle to będzie mnóstwo pieniędzy przynosić. Przynajmniej tak myślę. A tutaj możemy zacząć oblężenie Dunholm. Zdobyć mi to. 7 tur oblężenia, może być. Tutaj dalej powoli przeszkolenie. Te oddziały za jakiś czas dopiero będę mogła. Ała. Tutaj te pola może w końcu zbuduję. Tutaj punkt handlowy. Ogólnie wydaje mi się, że wojska tutaj Northumbrii zostały rozbite przez Wikingów i przez Walijczyków. Tak więc ja będę mogła ich łatwo zająć teraz. O, to mi się rozbudowało w końcu, jak miło. I to mi się też rozbudowało, ale to dopiero za turę będę mogła zlecić budowę tego. Mnóstwo wybudowanych rzeczy. W sumie mogę to cofnąć, a i to tak za turę, dobra. Ale miło, że się rozwinęło. Ta osada. Trzeba pilnować też tych osadek, aż się one rozwiną. Idziesz tu, ty handlujesz, dobrze, wszyscy handlują. Jak miło. O! Hello. I
will only address you in battle. Szczerze, zaskoczył mnie wasz desant tutaj. Łuki może zerbuję. A dosilimy ze dwa oddziały tu. Do obrony, okej. Okay. A... I tu kolejne oddziały, dobrze. Koniec tury. I atakują nas. Jej! Aha! Pozbyli się z 1000 swoich ludzi, bo atakują nocą. Jak miło. Więc mają tylko 2900, prawie 3000 przeciwko naszym 2300. Największe siły będą na plecach wroga. Ja widzę, że mają trochę lepszych jednostek. Tutaj mają silne jednostki, ale ich jest niewiele, więc niewiele to sprawi mi podczas bitwy. No dobra, to już myślę, że w kolejnym odcinku, tak, ponieważ bitwa będzie dosyć długa, tak więc już w kolejnym odcinku ją już zagram. A tymczasem dziękuję wam za uwagę i zapraszam was do kolejnych filmów z tutaj Last Kingdom. Popatki!